Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Pokażę się Wam swój cały dzień, oczywiście z priorytetem na trening. Dzisiaj wybieram się na trening pleców. No i co, opowiem trochę o sobie. Aktualnie jest godzina 8:50, lecę sobie na 9:00 do robótki. I co, zjadłem sobie śniadanie. Jajecznica, 4 jajeczka, 2 tosty, około 900 kalorii. I co, pokażę Wam cały swój dzień. A tymczasem śmigam do roboty i potem wjeżdżamy na trening. No i powiem trochę więcej o sobie i o ogólnie planie na cały kanał. Dobra, ja dotarłem sobie właśnie do pracki. Jakby ktoś się zastanawiał, to pracuję na recepcji na siłce. No i co? Teraz sobie odbędę swoją robotę i ładujemy już glikogen mięśniowy na mocny trening deadlifta i pleców. Yo! Pora na poranny obchód. Oczywiście trzeba przypiąć łapę, bo inaczej to dzień będzie od razu stracony, prawda? Dobra, ja idę robić swoje i za 4 godziny wjeżdżamy na trening. Dobra, pora przygotować posiłeczek przedtreningowy. Będzie nam do niego potrzebna kasza manna, pudding, jabłuszko, cynamon i białeczko. Poradnik, jak przygotować najlepszy posiłek przedtreningowy. Odpalamy wagę. Zbijemy z 50 gramów kaszy mannej. 55. Kolejna część zadania. Lejemy wodę na oko, 200 gramów, kolejna ważna rzecz, słodzik, 5 tabsów, kolejna ważna rzecz, mieszamy i najważniejsza rzecz, bez której by się nie udało, ładujemy do tego paluchy. Kolejny ważny etap przygotowania najlepszej przedtreningowej papki to wrzucenie 25 gramów dowolnego smaku białeczka. Jeszcze 5 gramów musimy wyważyć. Oj. Idealnie. No i co? Teraz dokładnie mieszamy, skrajamy jabłuszko, dodajemy szczyptę cynamonu. No i śmiga. Pompa na treningu gwarantowana. I co? Do zobaczenia na najmocniejszym treningu masnych pleców, jaki zobaczycie w swojej historii. Posypujemy teraz z 5 gramów cynamonu. Dobra, wystarczy. I tak prezentuje się końcowa wersja anabolicznej papki. Do tego jeszcze jest jabłuszko na przegryzkę, to co zostało. I pudding proteinowy, żeby podbić białeczko. No jest tutaj tak z 80 gramów węgli, 45 gramów białeczka, prawie że 0 fatu, tyle co z tego, to są 3 gramy. No i co, ja się zajadam i za godzinkę wjeżdżamy na trening. Wybiła godzina 13:30, ja już jestem po robocie. No i co, rozgrzewam się i zaczynam trening. Dzisiaj w planach martwe ciągi, plecy i łydki nadobite, czyli trening pull. No i co, myślę, że warto byłoby coś powiedzieć o sobie. Ja tu się w tym czasie leciutko poroluję. Ogólnie to jestem Bartek, mam 19 lat, mieszkam pod Warszawą, a studiuję w Warszawie. No i jestem giga zajawkowiczem sportów sylwetkowych i dźwigania ciężaru. Jest to moja właściwie jedyna pasja, nie robię nic innego. Żyję tym, jest to moje całe życie. Brzmi to może trochę taki pusty slogan, ale autentycznie no po prostu nie wyobrażam sobie nie trenować i po prostu poświęcam się temu w 100%. I dlatego pomyślałem, że warto byłoby podzielić się trochę tym moim siłownianym stylem życia, tym jak trenuję, tym jak się odżywiam. Aktualnie jestem
w czwartym tygodniu masy. Bardziej bym to nazwał, że jestem w czwartym tygodniu reverse diet po zawodach, bo równo, prawie że równo miesiąc temu, bo mam 2 grudnia dzisiaj, sobota, a 29 października wystartowałem, zadebiutowałem w zawodach kulturystycznych WNBF w kategorii U19. I aktualnie wychodzę z tej redukcji, wchodzę w okres masowy, można powiedzieć, że już go rozpocząłem. Jem 3400 kalorii i powoli ta siła wraca. Wiadomo, nie jest jeszcze idealnie, ale stopniowo idzie to troszkę do góry i dzisiaj pokażę trochę ciągów. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Ja tutaj się podogrzewam i pokazuję, co dzisiaj uda się potyrać. See you! Then once a year you must try to kill me. It doesn't matter if you do it fairly or not. Just threaten my life. Knives are okay. Guns are okay. Nuclear weapons are okay. Devote your entire body and mind to the task. Have the determination to finish me off no matter what it takes. If you wish to be known as a comrade of Yujiro Hanma, if you want to be recognized as someone close to the ogre, then this is the only way to achieve it. Bring it on, son. Show me what it takes to kill him. Paka 70 została rozpierdolona zgodnie z planem. No i co, teraz została mi seria back-off, 152,5 na dużą ilość powtórzeń. No i co, również mam w planie dać siebie wszystko i totalnie zdominować sztangę, tak zwaną barbelle. Za chwilę zobaczymy. Kolejne ćwiczenie, jakie robię po martwych ciągach, to jest seated row. Staram się w nim trochę bardziej pychać do przodu, żeby bardziej zaakcentować, zaangażować
dolne rejony najszerszego, bo na nich mi zależy. Na scenie widać było, że brakuje mi tam trochę mięcha zdecydowanie, ogólnie w górze ciała, ale na ten temat pogadamy sobie bardziej obszernie w innym odcinku, bardziej gdzie sobie porozmawiamy. No i co, ja teraz wjeżdżam na Seated Row i co, również pokażemy. No i po lat cooldownie wjeżdżamy na T-bar row, żeby zaakcentować trochę górę pleców. Potem jeszcze będą face pulle też na górę pleców i na tył barku, ale w takiej nieco ulepszonej, fajnej wersji. No, ale teraz na razie wjeżdżamy na T-barka. Bardzo fajne ćwiczenie, super stabilizacja, bo jeszcze jest to chest assisted T-bar row, więc odciążamy pracę odcinka lędźwiowego. Wjeżdżamy. Slain comrades? What about their lives? Were they meaningless? They were not! Kolejne ćwiczenie to ulepszone face pulle. Po prostu przez to, że leżymy, mamy dużo większą stabilność niż stojąc. Kumpel pokazał mi to ćwiczenie. Jest po prostu tak zajebiste. Tak pompuje tył barku. Zresztą sami zobaczcie. To jest po prostu fajne, nie? Sama przyjemność. Czysta magia.
think your life is falling apart, it's not falling apart. It's actually sometimes falling in place, because there were times where in life I thought, what is there to live for? What I don't know. Trening skończony, no i aktualnie forma po zawodach, trochę napuchnięty, ale prezentuje się tak, coś się można ponapinać. Może plecy przypnę, przecież w końcu plecki robiłem. Wiadomo, forma już dużo gorsza niż na samych zawodach. W końcu już 4 tygodnie, no wiadomo, więcej już sobie jem. Ale myślę, że nadal nie ma jakiejś tragedii. Pozdro. Teraz co? Pakuję ten mandżur cały. Zamykam siłóweczkę, gaszę światło i idziemy do domu zjeść. Nara. I na potreningowy posiłek wjeżdża wołowinka 190 gramów, warzywka na patelni, jedno opakowanie, trochę wafli z dzika, musztarda, ketchupik, kolka zero. No i wjeżdżamy w ten posiłeczek, który jest turboanaboliczny, bo jak wiecie, wołowina uzupełnia wszystkie struktury, które zostały uszkodzone po treningu. Prawie jak kurczak. No i na kolację, na ostatni posiłeczek wjeżdża turbomlesik proteinowy z pullingiem. W sumie to ma 1500 kalorii, także to jest zdecydowanie największy posiłek w ciągu mojego dnia. No i podsumowując, dobijam tym 3400 kalorii, 220 białka, 85 fatu oraz 440 węgli. Ja się zajadam, obejrzę do tego sobie jakiś serial i idę w kimę, bo jutro rano jest też kolejny dzień. No i tym samym dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia
na jakimś innym treningu, może jakieś nogi, klateczka. Zobaczymy. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.